Witajcie na kolejnej lekcji o was oraz were, czyli o czasowniku być w czasie przeszłym. Dziś popatrzymy na zdania przeczące. Jak już wiemy z poprzednich odcinków, czasownik być to bardzo ważny czasownik w języku angielskim. Jego dobra znajomość zagwarantuje Wam nie tylko zrozumienie większości codziennych konwersacji po angielsku, ale także będziecie mogli swobodnie wziąć w nich udział. Zostańcie z nami do końca, ponieważ na samym końcu powiem Wam, jak poprawić rozumienie języka mówionego. Dam Wam bardzo pomocną wskazówkę, która pozwoli Wam lepiej rozumieć Brytyjczyków. Witajcie, mam na imię Wioleta i witam na moim kanale Wioleta Piu. Tu nauczycie się nie tylko swobodnie komunikować po angielsku, ale także poznacie brytyjską kulturę, więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to bardzo gorąco do tego zachęcam. Zanim przejdziemy do budowania zdań przeczących z was oraz were, czyli z czasownikiem być w czasie przeszłym, chciałabym zapytać, czy widzieliście mój odcinek o tym, jak budować zdania twierdzące z was oraz were. Jeśli go nie widzieliście, to zachęcam zacząć właśnie od niego, od zdań twierdzących, a dopiero po jego obejrzeniu wrócić do tego odcinka, czyli do zdań przeczących. Link do odcinka o zdaniach twierdzących pojawi się tu na górze. Jak już to zrobiliście, to przechodzimy. Proszę przyjrzyjmy się tej sytuacji. Czy pamiętacie Dana z poprzedniego odcinka? Wiemy, że two weeks Ago, Dan was on holiday in Spain. Więc na pewno wiemy, że Dan wasn't at work. He wasn't at home. Oraz, że he wasn't in the UK. Pierwsze zdanie od góry to zdanie twierdzące. O zdaniach twierdzących uczyliśmy się w odcinku o was, were zdania twierdzące. A te trzy kolejne zdania to nic innego jak zdania przeczące, którym właśnie jest poświęcony dzisiejszy odcinek. Jak popatrzymy na te trzy zdania, to widzimy, że wszystkie zawierają słówko not, czyli nie, które stoi bezpośrednio za czasownikiem was oraz were. Dokładnie tak samo, jak to robiliśmy, gdy budowaliśmy przeczenia z czasownikiem być w czasie teraźniejszym. Gdybyście chcieli powtórzyć sobie budowanie zdań przeczących z czasownikiem być w czasie teraźniejszym, to zapraszam do odcinka o M is are, zdania twierdzące i przeczące Anglo Sapiens 4 i link do tego odcinka zamieszczę tutaj na górze. A teraz przyjrzyjmy się, jak tworzymy przeczenia we wszystkich osobach w czasie przeszłym. Najpierw popatrzymy na pełne formy, a w dalszej części tego odcinka popatrzymy na formy skrócone. Oto pełne formy. I was not. Ja nie byłam. Ja nie byłem. You were not. Ty nie byłaś, ty nie byłeś. He was not. On nie był. She was not. Ona nie była. It was not. Ono to nie było. I teraz liczba mnoga. We were not. My nie byliśmy, my nie byłyśmy. You were not. Wy nie byliście, wy nie byłyście. They were not. Oni nie byli, one nie były. Przypomnę, że nie wymawiamy ich was czy were. Was wymawiamy z wyraźnym z na końcu, a w słowie were na końcu słyszymy coś pomiędzy gardłowym e oraz e. Were. To ten sam dźwięk, co w wyrazie bird, ptak. Were, bird. My już także wiemy, że was używamy do liczby pojedynczej, a were do liczby mnogiej. Gdy dodamy do nich not, to nic się tutaj nie zmieni. Was not będzie wciąż używane do liczby pojedynczej, a were not do liczby mnogiej. Ponieważ you występuje i w liczbie pojedynczej, i w liczbie mnogiej, to zdecydowano, że przy you będzie stało were, a w przeczeniu będzie to were not. I to trzeba po prostu zapamiętać. Wiemy już z poprzednich odcinków, że szyk zdania w języku angielskim jest niezmienny i wszystkie wyrazy muszą stać w odpowiedniej kolejności. Angielską gramatykę można porównać do matematyki. Z tym, że do wzoru podstawiamy wyrazy, a nie cyfry. Popatrzmy więc, w jakiej kolejności stoją wyrazy w zdaniu przeczącym z czasownikiem być. Jak widzicie, na pierwszym miejscu stoi osoba, zaznaczona na fioletowo. Następnie idzie czasownik być, czyli nasze was oraz were, i są zaznaczone na czerwono. Po nich, zaznaczone na niebiesko, mamy słówko przeczące not. Czyli nie, które jest potrzebne do zbudowania przeczeń, czyli zdań przeczących, a na końcu idzie cała reszta zdania na zielono. A teraz przyjrzyjmy się kilku przykładom zdań. I was not at home two hours ago. Nie było mnie w domu dwie godziny temu, lub możemy też przetłumaczyć: Ja nie byłam, nie byłem w domu dwie godziny temu. My brother Was not at work last Monday. Mój brat nie był w pracy w ostatni poniedziałek? They were not at the party last Saturday. Oni nie byli na przyjęciu w ostatnią sobotę lub nie było ich na przyjęciu w ostatnią sobotę. The weather was not nice yesterday. Pogoda nie była ładna wczoraj. We were not in the restaurant on Sunday. Nie byliśmy w restauracji w niedzielę. A teraz porównajmy zdania twierdzące i przeczące z was oraz were. Dan was in Spain. To jest zdanie twierdzące i znaczy Dan był w Hiszpanii. Dan was not in Spain. A to jest zdanie przeczące i znaczy, dan nie był w Hiszpanii. Jak wyraźnie widać, do zdania przeczącego dodaliśmy tylko słówko not. It was a nice day. To był ładny dzień. It was not a nice day. To nie był ładny dzień. It was a good film. To był dobry film. It was not a good. Film. To nie był dobry film. We were in the restaurant on Friday. My byliśmy w restauracji w piątek. We were not in the restaurant on Friday. My nie byliśmy w restauracji w piątek. Lucy was very nice. Lucy była bardzo miła. Lucy was not very nice. Lucy nie była zbytnio miła czy bardzo miła. Jednakże w mowie codziennej, tak zwanej mowie potocznej, Brytyjczycy z reguły nie używają pełnych form. Nikt nie powie: We were not in the restaurant on Friday, czy Lucy was not very nice. To brzmiałoby bardzo dziwnie. W zamian Brytyjczycy użyją form skróconych i powiedzą: We weren't in the restaurant on Friday oraz Lucy wasn't very nice. Pełne formy tak naprawdę są używane tylko w formalnym języku pisanym. Pisząc nawet maila do kolegi lub do kogoś, kogo dobrze znamy, swobodnie możemy użyć form skróconych. Pełne formy są używane tylko do pisania formalnych listów czy raportów. A oto skrócone formy przeczące liczba pojedyncza. I wasn't. You weren't. He wasn't, she wasn't. It wasn't. I oto liczba mnoga. We weren't. You weren't. They weren't. Więc jak widzimy, połączenie was, z not daje nam wasn't, a połączenie were z not daje nam. Weren't. Wasn't wydaje się być łatwiejsze do wymówienia. Po prostu wymawiamy was z wyraźnym z i dodajemy literki n na końcu. I wychodzi nam wasn't, wasn't, wasn't. Natomiast weren't wymawiamy tak jak were i również dodajemy literki n-ty na końcu. Wern't, weren't, weren't. Popatrzmy na kilka przykładów zdań z użyciem form skróconych. You weren't in the garden ten minutes ago. Wy nie byliście w ogrodzie 10 minut temu. They weren't rich and famous. Oni nie byli bogaci i sławni. I wasn't cold. Nie było mi zimno. Ben wasn't busy. Last week, Ben nie był zajęty czy zapracowany ostatniego tygodnia. It wasn't far away to nie było daleko. We weren't hungry last night nie byliśmy głodni wczoraj wieczorem. The shops weren't closed yesterday. Sklepy nie były zamknięte wczoraj. A oto. Obiecana wskazówka na to, jak poprawić rozumienie języka mówionego. Jeśli podążycie tą wskazówką, to gwarantuję wam, że już nigdy nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem Brytyjczyków mówiących zdania ze słówkiem was oraz were. Ale najpierw, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego z tego odcinka, to proszę o łapkę w górę oraz zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tak, abym mogła regularnie pomagać Wam z Waszym angielskim. I oto ta wskazówka. Gdy nauczycie się poprawnej wymowy słówek was oraz were i ich skróconych form wasn't oraz weren't i sami będziecie je poprawnie wymawiać, to już nigdy nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem Brytyjczyków mówiących was, were czy wasn't oraz weren't. Wiem, że brzmi to bardzo, bardzo banalnie, ale gdy wy sami będziecie je wymawiać jako was, czy were, czy weren't, to przyzwyczajicie się do takiego ich brzmienia i będziecie oczekiwać od brytyjczyków, że i oni też tak to wymówią, tak jak wy. A tak się nie stanie. Musicie sami zacząć poprawnie wymawiać te słowa, aby rozpoznać je, gdy są one wymawiane przez brytyjczyków. Proszę nie zrozumcie mnie źle. Brytyjczycy najprawdopodobniej rozumieją Was, gdy mówicie was, czy were, czy weren't. Więc możecie pomyśleć, że no to w takim razie po co to zmieniać? A właśnie po to, abyście to Wy również rozumieli Brytyjczyków. Moi uczniowie często mówią, że potrafią ułożyć zdanie i powiedzieć je po angielsku, i Brytyjczycy ich rozumieją, ale gdy otrzymają odpowiedź od Brytyjczyków, to często tej odpowiedzi nie rozumieją. I dzieje się tak dlatego, że gdy w naszych głowach zakodowana jest niepoprawna wymowa, Oczekujemy tej niepoprawnej wymowy w wypowiedziach Brytyjczyków, a jej tam po prostu nie ma. Dlatego też często lepiej rozumiemy obcokrajowców, a nie samych Brytyjczyków, ponieważ obcokrajowcy mówią podobnie jak my i jest możliwe, że w ich wypowiedziach również pojawiają się was czy were, więc my ich po prostu rozumiemy. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli chcielibyście powtórzyć sobie budowanie zdań twierdzących z was oraz were. To tu znajdziecie ten odcinek, i wystarczy tylko na niego kliknąć. A ja Wam bardzo dziękuję, i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!